Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam świnię z kaszą gryczaną, czyli dokładnie wieprzowina z kaszą gryczaną w puszce łatwo otwieralnej. Jest to produkt łotewski, zrobiony dla jakiejś niemieckiej firmy. Mamy tutaj porcję 400-gramową, czyli całkiem fajnie. Kaloryczność tego to 680 kilokalorii. Czyli całkiem sporo. Sam skład jest bardzo dobry. W zasadzie jest tutaj tylko kilka elementów. Mamy tutaj wodę, wieprzowinę 25%, kaszę gryczaną 24%, sól, cebula, marchewka oraz pieprz. Żadnych konserwantów, żadnych dziwnych e-składników. Czyli skład jak najbardziej w porządku. Brakuje w zasadzie tutaj jednego składnika, o czym zaraz powiem. I co jest wadą wszystkich całej tej serii, bo wcześniej pokazywałem już z kurczakiem i z wołowiną. No ale niestety taki to jest rodzaj. Jakby to powiedzmy była rosyjska konserwa, byłoby trochę tłuszczu. Nie było to wtedy by takie suche w środku. No a tutaj tego tłuszczu brakuje. Nie ma nawet jakiejś galaretki czy coś w tym rodzaju. No, taką mam nadzieję, bo te poprzednie nie miały. Zobaczymy, jak to tutaj będzie. No ale nie będzie zapewne tak źle. Tak to się prezentuje. No, widzę, że troszeczkę inaczej niż te poprzednie dwie puszki. Wołowina to na przykład była sucha, kurczak też suchy. Trzeba było dodać trochę wody, żeby to rozmiękczyć. Aby to się nie przypaliło podczas podgrzewania. Tu widzę, że troszeczkę jest jakoś inaczej. No ale i tak chyba nie jest aż tak dobrze. Czego te komary ode mnie chcą? Ciężko to wydostać nawet z tej puszki. Wszystko wychodzi w takich wielkich kawałach. No i to teraz wszystko trzeba rozdrobnić, bo w takiej postaci przecież się nie da tego podgrzać. No widzę, że tutaj tłuszczu jest więcej niż tych poprzednich. Na początku było widoczne to. To może nie będzie to takie suche, chociaż trochę suche jest. Ja już sobie daruję pokazywanie rozdrabniania, bo wiadomo, trochę to potrwa i zaraz będziemy działać dalej. No, trochę to mi zajęło, no ale inaczej się niestety nie da. Trzeba to rozdrobnić. Jeszcze odrobinę wody, aby się to jednak nie przypaliło. Woda i tak wyparuje, więc nie będzie żadnego problemu. Tak to się przedstawia w tej chwili. Wystarczy to podgrzać. No i za kilkanaście minutek zobaczymy, co z tego wyszło. Danie podgrzane, tak się prezentuje. Wydaje mi się, że w tej wersji jest więcej trochę tłuszczyku niż w wersji z wołowiną i z kurczakiem. Bo takie bardziej było lepsze, powiedziałbym. No, mamy sporo kaszy gryczanej, moja akurat ulubiona, więc mi jak najbardziej to odpowiada. Było tu kilka takich większych kawałków mięsa. No ja je oczywiście rozdrobniłem. No trochę jak dla mnie zbyt mało tej marchewki, tej cebuli. Raczej skromnej ilości. Jakby było tu tego więcej, by było lepiej. Podobne takie rosyjskie konserwy praktycznie z takim samym składem mają więcej tłuszczu. Są bardziej takie lepsze w smaku. No i też niektóre mają właśnie taką ilość mięsa i taką małą ilość warzyw. Więc to nie tylko, że produkt łotewski tak ma. Samo mięso bardzo dobre.
No na warzywkach gdzieś tam natrafimy zawsze. Trochę widoczna jest, powiedzmy, marchewka. No ta wersja konserwy nie jest taka mocno wysuszona, choć na początku tak to wyglądało. Ta wersja z kurczakiem i z wołowiną była troszeczkę gorsza. No w smaku ja lubię kaszę gryczaną, więc mi jak najbardziej odpowiada. Mięso też jest dobre. No tylko troszeczkę tych warzyw brakuje, jak dla mnie. Jakbym sam takie coś zrobił, to zdecydowanie więcej warzyw byłoby. I nawet jeszcze jakieś inne, nie tylko cebula i marchew. No ale taki to jest gotowy produkt. Smaczny, nie jest to niedobre. Może troszeczkę wymaga doprawienia. Jak się nalało tej wody, to troszeczkę się pewnie smak i tak pogorszył. Chociaż woda częściowo i tak wyparowała. No ale dodatek pieprzu nie zaszkodzi. Przynajmniej chociaż trochę. Proste danie. Kilkanaście składników. Trochę trzeba po nim przysiedzieć, żeby to przygotować, bo niestety raz, że trzeba rozdrobnić, dwa, że trzeba cały czas mieszać podczas podgrzewania i można sobie tego nastawić i sobie pójść i iść dalej, bo jak przyjdziemy za chwilkę, to będzie to zjarane. No ale pod względem smakowym mi co smakuje. Mięsa, powiedzmy, że jest ok, nie jest źle. No głównym składnikiem tu jest kasza gryczana akurat. Kasza gryczana plus ta woda i dlatego w składzie niby jest tej kaszy tylko 24%, no ale należy doliczyć do tego też tą wodę. Dlatego to wygląda, że tego jest tak dużo. No spora ilość kalorii, bez konserwantów, porcja też jest całkiem spora. No jest dużo plusów. Minusem na pewno może być to, że nie ma tego tłuszczyku. Jakby było więcej, na pewno by było to smaczniejsze. Niezbyt takie suche, jak było na początku. No chociaż teraz po podlaniu tą wodą nie jest to suche całkowicie. No ale więcej warzyw, więcej tłuszczu byłoby lepsze. Ale tak, w takiej formie nie jest to na pewno złe pod względem smakowym. Ja polecam tą konserwę zdecydowanie lepiej niż tą z wołowiną z kurczakiem. Chociaż tamto nie było tak źle, ale według mnie z tych trzech to ta wypada najlepiej, jak dla mnie. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.